Wiadomości z Małopolski. Za 5 miesięcy w Małopolsce rozpoczną się trzecie Igrzyska Europejskie. W Krakowie odbyła się właśnie prezentacja trzech składów pociągów kolei małopolskich w barwach Igrzysk, które będą promować wydarzenie na trasach kolejowych województwa. Pociągi te zobaczymy m.in. na trasie Kraków-Lotnisko i Kraków-Wieliczka. Ten wątek promocyjny będzie nam cały czas towarzyszył. Już niedługo pokażemy, że jesteśmy krajem gościnnym, a przede wszystkim bezpiecznym, mówił marszałek Witold Kozłowski. Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkimi przygotowaniami i pierwsi sportowcy, którzy już około 18 czerwca będą do nas przyjeżdżać, będą mieli bardzo dobre i przyjęcie, i bardzo dobre warunki. Wydarzenie jest jednym z najważniejszych w tym roku, jeśli chodzi o Małopolskę. Pociągi kolei małopolskich są charakterystyczne, dlatego warto je wykorzystać do promocji, dodał wicemarszałek Łukasz Smułka. Małopolska stawia na kolej, stawia na nowoczesne, bezpieczne, komfortowe pociągi i też jako nowoczesny produkt też stawiamy na to, żeby również przez właśnie tą nowoczesność na kolei promować Igrzyska Europejskie, wydarzenia sportowe i poprzez właśnie sport integrować naszych mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, ale również turystów, którzy przyjeżdżają do Małopolski. Przypomnijmy, że trzecie Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach od 21 czerwca do 2 lipca 2023 roku w kilku miastach Małopolski oraz w Chorzowie, Rzeszowie i Wrocławiu.